Mamy piątek, piąteczek, piątunio. Piąteczek, piątunio, witamy was ponownie w kolejnym programie z serii Świat na Wspak. Przed mikrofonem Kuba Maj i Radek Glazer, jak zwykle, jak co tydzień. Jak co tydzień z wami i jak co tydzień dla was. Drodzy słuchacze Radia Fraszka, dzisiejszy program będzie także ciekawy pod względem kalendarium. Tutaj. No tak, znowu kalendarium chyba zdominuje nasz cały program. Ale grudzień, jak w świecie sportu nie jest ciekawy, tak w świecie muzyki, to jest jeden z kluczowych miesięcy, gdzie dzieją się ważne i piękne wydarzenia dotyczące znakomitych postaci muzycznych. No szczerze powiedziawszy, jak tak, to nieraz mieliśmy trochę problem z co tutaj dobrać do kalendarium. Także w grudniu mamy wiele roboty. Tak jest, dokładnie, bo tutaj trzeba kombinować, co zrobić, żeby się w godzinie zmieścić. No ale żeby się w godzinie zmieścić, no to musimy już zacząć od tej chwili teraz. Zaczynamy od roku 1915. Ale stara... Ale staro, ale za to jak jaro, bo setną rocznicę urodzin obchodzi sam Frank Sinatra. Urodzony w 1915 roku, jeden z najbardziej legendarnych wokalistów amerykańskich, słynących z niezwykłego, pięknego, czystego głosu i w takich fantastycznych, klasycznych rytmów. No, więc nie mogliśmy przejść obojętnie obok tej daty. Gdyby żył, obchodziłby setne urodziny. Bardzo zacnie. Bardzo zacnie. Człowiek, który był fantastycznym muzykiem, świetnym aktorem, zdobywcą Oscara za film Stąd do wieczności. No i cały czas się zastanawiam, co tu możemy puścić. Myślę, że Frank Sinatra słynie z jednego z najpiękniej wykonanych, nawet tak troszkę świątecznie brzmiących nagrań, chociaż nie jest to nagranie o świętach, ale świątecznie brzmiące nagranie Strangers in the Night. No to powiem ci, że chyba nadajemy na tych samych falach, bo ja właśnie byłem bliski puszczenia Strangers in the Night. Tak. No i teraz dla was w świecie na wspak. Strangers in the Night, Frank Sinatra. To był boski Frank Sinatra, jego boski głos. Niezniszczalny. Niezniszczalny, dokładnie. Gdyby żył, obchodziłby setne urodziny, dlatego nie mogliśmy tego faktu pominąć. Urodzony w 1915 roku. A to było nagranie Strangers in the Night. A teraz przechodzimy do roku 1943. W Melbourne na Florydzie urodził się Jim Morrison, wokalista, poeta, lider formacji The Doors. Zmarł w tajemniczych okolicznościach w Paryżu 3 lipca 1971 roku. Jim Morrison, niezwykły artysta, fantastyczny poeta. Poezja aż pięknie dudniała w jego piosenkach, bo on sam tworzył oprawę tekstową. To też warto podkreślić. Jeden z królów dla mnie rocka psychodelicznego. Dokładnie. Nieodrabialny na pewno. No i się zastanawialiśmy, co tu puścić The Doorsów. Kiedyś tam u nas się pojawiał motyw The End, ale to... The End jest troszeczkę niepasujący. I za długi, więc po prostu Light My Fire. Przed wami w Radiu Fraszka The Doors. Po Jimmy Morrisonie i nagraniu Like My Fire, przepięknych, poetyckich śpiewach i fantastycznych rytmach, przechodzimy do roku 1945, przenosimy się do Polski. No tak, tu jedna z kolebek tak naprawdę polskiej muzyki. Polskiej muzyki, także poetyckiej, warto podkreślić. W dużym stopniu też piękne słowa padają z ust pana Marka Grechuty. W 1945 roku pan Marek przyszedł na świat. Człowiek znany z wielu fantastycznych piosenek, ale także lider grupy Anawa. Do 1981 roku. Po tym roku pan Grechuta działał sam, czyli był solistą. Tak, z własnym recitalem. Kiedyś graliśmy Dni, których nie znamy. Tak. Ja zastanawiałem się, co tutaj puścić. Ja myślę. Ocalić od zapomnienia też jest bardzo ładne, ale jednak na tą ponurą pogodę, która za oknem. Nie tylko na ponurą pogodę, ale też chcieliśmy sprawić prezent pięknym paniom słuchającym naszej audycji. I dla pięknych pań będziesz moją panią w Radiu Fraszka, Marek Grechuta. Proszę bardzo. To był Marek Grechuta, będziesz moją panią. Mam nadzieję, drogie panie, że humorek się poprawił w rano. Tak jest, ja kiedyś swojej dziewczynie też dedykowałem tę piosenkę. Była zadowolona? No chyba tak, chyba była zadowolona. Teraz przenosimy się do 1946 roku. Czyli tylko rok później idziemy. Tak jest. W Olsztynie urodził się kolejny bardzo znany polski muzyk, bardzo ważna postać dla polskiej sceny muzycznej, Marek Jackowski, jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów rockowych, założyciel, gitarzysta i twórca repertuaru grupy Manam. Warto podkreślić, również autor tekstu większości piosenek zespołu Manam.
Dokładnie. Do tego również współpracował z grupami takimi jak na przykład Vox albo Anawa, którą wcześniej wspominaliśmy przy okazji Marka Grechuty. A nie wiem, czy Jackowski także nie był twórcą nie był autorem piosenki Golden Life'u? Tak, być może tak, bo współpracował później z młodymi różnymi polskimi artystami. Tak. Więc być może i masz rację. Tak samo jak Grzegorz Ciechowski nieraz współpracował z różnymi innymi i wokalistkami, na przykład polskimi. No to co, gramy teraz Manam. Gramy Manam, oczywiście, musi być Manam. Manam, Kora Jackowska, Marek Jackowski, Cykady na Cykladach. Po zespole Manam i nagraniu Cykady na Cykladach, przepięknym, kapitalnym tekście Marka Jackowskiego i pięknym wokalu Kory Jackowskiej, jedziemy też dość blisko, na właściwie się znowu cofamy. Właściwie się cofamy znowu. Do Zielonej Góry roku 1945. I kto się urodził w tym roku, Radku? Maryla Rodowicz. O właśnie, prawdziwa legenda, niesamowita, aktywna do dzisiaj, bez przerwy czymś nas sympatycznie zaskakująca, Maryla. Na przykład duetem z Donatanem ostatni czasu. No ale jakie kapitalne ma pomysły na przykład na występowanie w jakichś koncertach. Maryla Rodowicz rozbija wszystkie obecne Zgadnij gwiazdy. Ile za koncert? 120 tysięcy? 400 tysięcy złotych. No, ale to jest fantastyczna legenda. Ja bym dał jeszcze jej więcej. No rozumiem. Ja przy okazji chciałbym pozdrowić swoją dziewczynę Sylwię, bo ostatnio słuchając Światu na Wspak powiedziała mi, że ciekawe czy jak Maryla Rodowicz, moja ulubiona wokalistka, będzie miała urodziny, to czy ją zagracie i wspomnicie. No to proszę bardzo, teraz Sylwio, zaskoczymy cię. Maryla Rodowicz Małgośka. Sylwio, trzymaj się ciepło. Jedziemy do roku 1966. Piękna zielona Irlandia. I na świat w Dublinie, stolicy, przychodzi legendarna Sinéad O'Connor, kobieta mająca charakter, fantastyczny głos i piosenki melancholijne, fakt faktem, ale jakie fajne brzmiące. Dokładnie, przy okazji pozdrawiamy doktora Miernika. Pozdrawiamy, ponieważ pan doktor u nas w audycji profesurka właśnie... Też dla was grał Sinéad O'Connor. Tak jest, chciał Sinéad O'Connor, myślę, że doktor będzie nas też słuchał. No to teraz, Kubuś, jakieś nagranie. No przede wszystkim najsłynniejsze nagranie, Nothing Compares to You. No to proszę bardzo, teraz Świecie na Wspak. Słuchacie Świata na Wspak w Radiu Fraszka. Tylko i wyłącznie w Radiu Fraszka. Dokładnie. Jesteśmy obecnie w kalendarium, opowiadamy o ciekawych osobach, i które albo czegoś dokonały. No, teraz będzie coś ciekawego. Dlatego, że postanowiłem, że tą grupę powinniśmy wrzucić do kalendarium. Mimo, że nie jest ona taka bardzo znana. Chociaż troszeczkę mieliśmy o to sporu, czy jest sens wrzucać, ale doszliśmy do wniosku, okej. Więc przenosimy się do roku 1968. Tam rodzi się Brian Bell, gitarzysta i drugi wokalista amerykańskiej grupy Weezer. Ciekawe, czy ktoś kiedyś słyszał. Myślę, że nie, bo to jest dość taka grupa, powiedziałbym, mało znana. No mało znana, to prawda. Tylko dla koneserów dobrej to muzyki. Prawda. Jeżeli ktoś kiedyś miał kompa z Windowsem 95, to będzie wiedział, o co chodzi. Ja była nie. Dołączona płytka z systemem i z różnymi tam bajerami, filmikami, jakimiś takimi pierdukami, jak na tamte czasy było to możliwe. I między innymi był teledysk do piosenki, która poleci za chwilę. I tak naprawdę ja od tego znam i od tego kojarzę. Sam komputera nie miałem, to był komputer siostry, ale właśnie tam poznałem grupę Weezer i utwór Buddy Holly. Teraz przed wami w Radiu Fraszka w Świecie na Wspak. Przypomnijmy, po tym jak grupa Weezer zagrała dla nas nagranie Buddy Holly, przechodzimy o 4 lata później, rok 1972, na świat przychodzi jeden z najbardziej ciekawych osób, czyli pan Brian Malko, dokładnie jest to w Brukseli. Dokładnie, Brian Malko, czyli oczywiście wokalista grupy Placebo, basista i autor tekstów tej grupy. Bardzo ciekawa, zarazem z jednej strony kontrowersyjna postać, no ale i bez wątpienia jedna z ważniejszych grup nowoczesnej muzyki. Często pojawiają się na koncertach w Polsce. No i ja wybrałem taki utwór, który bardzo lubię tej grupy. Znaczy jest ich parę tak naprawdę, bo Placebo jest fajną grupą, jak dla mnie. Special Needs. Kuba, znasz?
Szczerze powiedziawszy, raczej Placebo nie jest zespołem, którym mocno się interesuję. Jednak słyszałem dość dobre, pozytywne opinie przede wszystkim recenzentów muzycznych, że jest to zespół grający fajną, interesującą muzykę. Jednak ja oraz słuchacze Radia Fraszka z miłą chęcią pewnie przypomnieli albo poznali teraz na trochę Placebo. Teraz na trochę zginęli tak naprawdę. Niby się mówi o nowej płycie, że się szykuje Placebo, no zobaczymy. To co, świat na wspak powinien odrodzić sympatię i inicjatywę związaną z zespołem Placebo. No i teraz to czynimy. Special Needs Placebo w Radiu Fraszka. To była grupa Placebo i utwór Special Needs w Radiu Fraszka w świecie na wspak. Teraz zaczynamy dużo ostrzejszym klimatem. Oj, mega. O, będzie ostro, ale tak musi być. Zastanawiałem się tak naprawdę, czy to nie jest zbyt kontrowersyjne. Nie jest zbyt kontrowersyjne, dlatego przechodzimy do roku 1972 roku. Jest okazja... Trzeciego, Kuba. Trzeciego? Tak. No dobrze, trzeciego. Na świat przychodzi Corey Taylor, wokalista grupy Slipknot, ale wcześniej działał w innej grupie. Dokładnie, Stone Sour. Grupa zawiesiła działalność w 1997 roku ze względu na to, że przeniósł się właśnie do Slipknota. Dlatego nie mówmy więc za... będzie teraz... Nie... Five, teraz sex. Dlatego nie mówimy za dużo, puszczamy nagranie Slipknota o Psycho nazwie... Social. Psycho Social. Po ostrym brzmieniu zaserwowanym przez Slipknota na graniu. To będzie ciekawe połączenie. Nie no, musimy troszeczkę obniżyć tory. Ja rozumiem. Po Psycho Social przechodzimy do roku 1974. Klimaty kanadyjskie. Na świat przychodzi Nicole Appleton, wokalistka grupy All Saints. No dokładnie. Wszyscy święci. Dokładnie, All Saints. Zobaczymy, jak święte będzie to nagranie. To nagranie, które za chwilę poleci, jest z pewnego filmu. Nie wiem, czy kojarzysz. Na tą chwilę. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Plaża. Tyle podpowiedzi. Niebiańska plaża. Dokładnie. Danny'ego Boyla z roku 2000. Dokładnie. I teraz All Saints właśnie z tego filmu dla was w Radiu Fraszka w świecie na wspak. Pure Shores. To był Girls Band All Saints. Przenosimy się teraz do 1980 roku. Smutne wydarzenie. W tym tygodniu obchodzimy jego rocznicę. Dokładnie 35. John Lennon został zastrzelony przez Marka Davida Chapmana przed swoim domem w Dakota House w Nowym Jorku. Chapman oddał 4 strzały, 2 pociski trafiły Lennona w plecy, przebijając płuco i przechodząc przez pierś. Jeden strzaskał obojczyk, a kolejny odbił się rykoszetem i przebił aortę. Artysta zmarł w szpitalu Roosevelt w wyniku wykrwawienia. Miał zaledwie 40 lat. Warto podkreślić, że miejsce śmierci Johna Lennona nazywane jest pechowym, ponieważ to tam nastąpił także zamach nieudany na Ronalda Reagana w roku 1976. No to ciekawe, w tym samym miejscu? W tym samym miejscu. To jest właśnie jedna z ciekawszych rzeczy i roku 1968 roku to właśnie w tym miejscu Roman Polański kręcił zdjęcia do filmu Dziecko Rosemary, które jak wiadomo w opinii przyniosło opinię takiego horroru satanistycznego, więc miejsce śmierci Johna Lennona jest owiane wielką legendą, no to i ciekawe. Niekoniecznie pozytywną legendą. No to ciekawe, bardzo ciekawe. Dodać należy, że Mark Chapman był psychofanem Johna Lennona. Tak, właśnie psychofan. Więc to nie było, że tam o kobietę na przykład, czy coś tego typu, tylko był po prostu jego psychofanem. Niestety, bo zabrał nam jednego z największych artystów tak naprawdę. Jestem bardzo ciekawy, co by John Lennon jeszcze nagrał. Na pewno nagrałby wiele fajnych, lirycznych piosenek, tak bym to określił. No i teraz właśnie zagramy jedną z piękniejszych piosenek Johna Lennona z jednej z ostatnich płyt, solowych płyt, nie The Beatles, ale już solowych płyt, i utwór pod tytułem Book, czyli po prostu God. Pamiętacie? Rok 1985. No na pewno jak usłyszeli przed chwilą w głośnikach, to chyba im się przypomniało, co to może być. Znaczy tym, którzy są albo starzy, albo oglądali telewizję dużo. No ale słuchaczom, którzy nie wiedzą, o co chodzi, podpowiemy. Jest to motyw z jednego z najpopularniejszych seriali kryminalnych lat 80., Miami Vice. Twórcą tego intra, tak to określmy, był czeski instrumentalista Jan Hammer.
Dum, 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 dum. Jeszcze był taki drugi motyw. Ale drugi motyw i chyba przede wszystkim w stacjach radiowych nawet bardziej popularny. Bardziej popularny, dokładnie. To, ale to my było chcieliśmy takie... puścić coś tak żywszego. To było takie krótkie intro. No mnie ten serial kojarzy się z kolorowym Miami. Pięknymi kobietami. Donem Johnsonem, wyglądającym jak milion dolarów. Ten drugi aktor, nie pamiętam jak się nazywał. Przede wszystkim najsłynniejszą rolę w tym serialu miał aktor Edward James Olmos, grający współpracownika i tak jakby szefa, partnera i samego Dona Johnsona w tym rozumiem serialu. No to pamiętasz. I piękne kobiety, piękne dziewczyny i te kolorowe słońce, Miami. No ale, z czym się kojarzy przede wszystkim Miami? Z Kubą. Kubańskie klimaty. Z Kubą. Mnie się z Kubą jakoś nie kojarzy. No ale się... Miami przede wszystkim kojarzy się z Kubą, bo tam dobrze jest nie byłem, nie widziałem, nie wiem. W każdym bądź razie mnie ten serial się właśnie kojarzy z taką wow, po prostu niebiańska plaża, jednym słowem. I bardzo fajny serial. Ja osobiście lubię powracać do niego, mimo że to jest stary serial, nawet starszy ode mnie, to lubię do niego powracać. Powstał kiedyś film, ale to był jeden wielki niewypał jak dla mnie. No a Michael Mann, bo warto podkreślić, że Michael Mann był twórcą zarówno serialu, jak i filmu. Ten sam reżyser był twórcą tego filmu, takiego nieudanego już z tym, bodajże... Colinem Farrellem, tak, dokładnie. Tak, bo Michael Mann przede wszystkim był wtedy producentem, a w tej wersji Miami Vice 2006 no to największy klimat dla mnie ma serial, bez wątpienia. No bo Miami Vice film jest zupełnie na serię zrobiony. A jeżeli ktoś nie kojarzy Miami Vice, to jeszcze może sobie je skojarzyć przez jedną rzecz, ponieważ gra GTA Vice City powstała właśnie na podstawie filmu. Dokładnie. A właściwie serialu. I sympatycznego Dona Johnsona, który również był popularny po czasie, po latach z serialu Nash Bridges. Fajnie śpiewał. No tak, teraz były ciepłe klimaty przed chwilą, Miami Vice i tak dalej, a teraz zabierzemy was do polskiej muzyki. Bo w 2009 roku w warszawskiej arenie Ursynów odbył się koncert zespołu, który między innymi gościł kiedyś na naszych juwenaliach. Bardzo często gości na juwenaliach. Ale naszych kieleckich był niestety tylko raz, a koncert był niepowtarzalny. W 2012 roku zespół Koma. Tak jest i to będzie nagranie pochodzące z pierwszego wydawnictwa zespołu, tak zwanych wersji live. W arenie Ursynu właśnie w 2009 roku zarejestrowany koncert, wydany na DVD i na CD. No i teraz u nas utwór, jeden z najbardziej znanych zespołu Koma, Spadam. Wersji live. Wersji live. No, chyba jakoś się zmieściliśmy. Na pewno się zmieściliśmy, na pewno przedstawiliśmy fajnych, ciekawych masę zespołów. Jeżeli czegoś wam brakowało w świecie na wspak, to zapraszamy do nas na maila, można pisać świat@poczta.fm. Zapraszamy również, jeśli chcecie nas odwiedzić, też piszcie na ten adres wskazany przez Radosława. Dokładnie, to jest adres kontaktowy do nas dwóch, a jak nie, to zapraszamy na naszego fraszkowego fanpage'a Radio Fraszka UJK na Facebooku. Odwiedzajcie i... A, jeszcze na Instagramie można nasze mordki zobaczyć. Tak, i nasze krótkie 15-sekundowe wejście. A to było Świat na wspak. Zapraszamy za tydzień, jak zwykle. Mamy nadzieję, że się usłyszymy w tej samej formie, a pogoda za oknem będzie może bardziej zimowa. I opowiemy świąteczna. I opowiemy również o również wielu ciekawych, fajnych inicjatywach muzycznych przede wszystkim. Do usłyszenia, mówią wam Kuba Maj i Radek Glazer.